Dzień dobry. Dzisiaj podczas konferencji w Urzędzie Miejskim w Żywcu pan burmistrz porusza bardzo ważne tematy jednostek OSP na terenie miasta i okolic. Jak ważni są strażacy ochotnicy, którzy wspierają państwowe jednostki Straży Pożarnej? Dzisiaj podczas konferencji prasowej poruszano bardzo ważny temat jednostek OSP, które są bardzo istotne w życiu miasta i w życiu wszystkich społeczności, gdzie działają bardzo dużo przy wszystkiego rodzaju interwencjach. Te jednostki OSP są bardzo ważne, bo zawsze jest wichura, jednostka OSP, jest pożar, jednostka OSP, jest zima, jednostka OSP, jest wypadek na drodze, jednostka OSP. No więc o te jednostki trzeba dbać i my się staramy. Teraz ogłaszaliśmy przetarg na rozbudowę strażnicy w Sporyszu. No niestety oferty były przez przedsiębiorców prawie o 30% wyższe, więc nie mogliśmy tego przetargu rozstrzygnąć, no ale staramy się znów na nowo ten przetarg uruchomić. Mamy zrobiony projekt na całkowity remont strażnicy w Moszczańcy, no i staramy się teraz o samochód dla Oczkowa. Także dbając o jednostki OSP, no to jest bardzo ważna sprawa, bo jednak one i zawodowa Straż Pożarna zawsze są pierwsze na miejscu każdego wypadku, w czasie jakiegokolwiek kataklizmu. Żywiec, Beata Gołek-Kasprzak, WG Media.